Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Teatrze Imka. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowy spektakl Twoje pocałunki Mołotowa po raz kolejny gramy w Teatrze Imka. Ja reprezentuję projekt Kultura w regionach. Projekt Kultura w regionach jest specyficzny. Głównym jego założeniem jest promocja kultury na terenie całego kraju. Stąd też dobór repertuaru, czy dobór tego pierwszego spektaklu był bardzo ważny. Akurat ten, który mamy przyjemność dzisiaj oglądać w Teatrze Imka, Twoje pocałunki Mołotowa, jest na tyle charakterystyczny, gdyż uczy pokory, uczy nas tolerancji, uczy nas zachowań, które powinniśmy znać względem siebie, partnera, męża, żony bądź nawet kochanki, pokazuje nam, jakie są różnice kulturowe, pokazuje nam, kim tak naprawdę jesteśmy i kim warto być. I to jest właściwie dobry wybór na to, aby pojechać z takim właśnie materiałem, z takim repertuarem w Polskę i uczyć społeczeństwo ogólnej tolerancji i też dać szansę poznania kultury. Głównym odbiorcą są, tak naprawdę są miejscowości, do których się będziemy wybierać. Malbork, Tczew, Mrągowo, Giżycko, może mogą być to Tarnowskie Góry. Są to takie miejscowości, w których ta kultura jest, ale nie ma jej w takim zakresie, jakbyśmy sobie życzyli. Nie zawsze jest możliwość dojechania do teatru, nie zawsze ten teatr jest blisko i tak naprawdę ta odległość 50-70 km jest dużą barierą. Moim głównym założeniem jest to, aby każdy mieszkaniec miał raz w życiu kontakt z tą kulturą, miał możliwość spotkania się w teatrze, że to nie będzie scena teatralna, może być to scena w jakimś domu kultury, ale promocja kultury będzie polegała na tym, że ta kultura dotrze do każdego. Dodatkową atrakcją poza samym spektaklem jest Loteria Fantowa i to jest pierwszy event teatralny tego rodzaju w Teatrze Imka. Tutaj właściwie należą się podziękowania głównym sponsorom. Marka Pruchnik po raz pierwszy weszła w jakby współpracę z kulturą i wspaniale się prężnie promuje. Pomimo, że jest sponsorem garderoby aktorów, to też dzisiaj nam zaprezentowała wspaniałe vouchery dla widzów. Bardzo przyjemnie jest przyjść do teatru, obejrzeć spektakl i jeszcze wygrać garderobę w salonie Pruchnik, tak uważam, więc poza garderobą, którą możemy tutaj Państwu zaprezentować, na pewno będą bardzo atrakcyjne vouchery do restauracji Montenegro Restaurant and Bar. Mamy także ciekawe kupony do salonu Perła Urody i karty rabatowe Foriu Card. To pewnie wzbudzi atrakcyjność tego spektaklu, ale nie ukrywamy, że to nie jest chyba najważniejsze przesłanie dzisiejszego spotkania w teatrze. Sztuka jest genialna, była wystawiona w kilkunastu krajach, jest tłumaczona na kilkanaście języków. Sam autor Gustav Ott jest marką w sobie dobrze rozpoznawalną. Wydaje mi się, że to jest dobry początek na rozpoczęcie mojej działalności promocji kultury na terenie całego kraju.